Siemanko ludziska, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z retro przebudowy klubu z Ekstraklasy. Tym razem znajdujemy się w FIFA 08, żeby przebudować zespół Groklinu, Dyskoboli, Grodzisk Wielkopolski. FIFA 08 to jest ostatnia FIFA, w której widzimy tą drużynę. Zajęli trzecie miejsce w Ekstraklasie, ale ich licencję następnie kupiła Polonia Warszawa, więc potem już nie było ich w następnej edycji gry. Szkoda, że tutaj nie mają licencjonowanego herbu, bo on naprawdę wyróżniał się na tle innych herbów z Ekstraklasy, co mogliście zobaczyć na miniaturce. Mi się jakoś zawsze ten herb podobał, tak bardziej przypominał wręcz grecką drużynę niż polską. No i chyba tym się najbardziej wyróżniał. Tutaj widzicie budżety pozostałych drużyn z Ekstraklasy. Nasz na ich tle wygląda naprawdę imponująco. Ocenę gwiazdkową też mamy dobrą. No w sumie w prawdziwym życiu Groklin naprawdę spisał się dobrze. Więc tutaj jest to w miarę przyzwoicie odwzorowane. 2,5 miliona budżetu, więc zaczynamy przygodę tą drużyną. Nowy trener jest na pokładzie. I obyśmy przynieśli klubowi sporo sukcesów. No i tutaj klasycznie ten stary komputerek, mi się to w ogóle ten design nie podobał, no ale to jest wiadomo kwestia gustu. Tutaj oczywiście na sam start, jak w tych starych FIFAch było to w zwyczaju, wybieraliśmy sobie jednego z czterech sponsorów, niestety teraz nie było żadnej pizzy, więc Pil w sumie najbliżej temu do pizzy, więc podpisujemy kontrakt, oby był owocny, jeśli chodzi o współpracę. Tutaj też wybieraliśmy sobie czterech przeciwników na mecze towarzyskie. No ale tutaj nie było prawdopodobieństwa, z jaką drużyna, czy się zgodzi, czy się nie zgodzi. Tutaj musieliśmy tak na oko wybierać. Więc ja wybrałem na start klub z Irlandii na pierwszy sparring, potem Altach, następnie Wehen, no i na sam koniec Teplice. Tak podnosiłem sobie coraz to bardziej poziom moich rywali. Tutaj Sergio Ramos jest na sprzedaż. Oj, FIFA przewidziała przyszłość, no takie dość szybko. No i tutaj widzimy, można było ustawiać trening w wolne dni w kalendarzu, ale tym zajmiemy się za chwilę. No kalendarz... Jak to kalendarz w sumie? Tutaj mogliśmy wysyłać skauta do różnych regionów. W szkółce juniorów czeka na nas jeden piłkarz, top tani, 47 overalla, szans na grę raczej nie ma. Mogliśmy usprawniać poszczególnych trenerów. Wiadomo, im wyższy poziom, tym lepiej trenowali, czy lepiej leczyli lub negocjowali, w zależności kogo ulepszaliśmy. No, poziom naszych nie był na najwyższym poziomie, 1 albo 2. To delikatnie mówiąc chluby nie przynosi. Tutaj powtórnie pokazany nasz kontrakt ze sponsorem. Historia pracy menadżera dla mnie w tych starych FIFAch wyglądała zdecydowanie lepiej niż w tych nowych. Jakoś mi się to zdecydowanie bardziej podobało. Prognoza finansowa, jak widać, nie była aż taka zła. Mogliśmy też ustalać cenę biletów niska, średnia albo wysoka. Ja zawsze w sumie dawałem wysoką na koniec, no bo jednak to się najbardziej opłacało. No i zobaczmy teraz, jak działa ten trening. Co w ogóle mogliśmy wybrać w FIFA 08? Mogliśmy trenować napastników, pomocników, obrońców lub bramkarzy, w zależności od tego, jaki trening wybraliśmy. No wiadomo, różne treningi podnosiły różne parametry, więc można sobie tutaj wybrać na przykład taki jeden trening, powiedzmy, że w piątek. I jeszcze ustawimy jakiś może trening na niedzielę. Szkoda, że to trzeba było tak robić ręcznie. Ja to zrobię oczywiście poza nagraniem, bo to nie ma sensu cały czas tak klikać, tylko wam to pokazać od razu gotowe, no właśnie w ten sposób. No, teraz to wygląda akurat dużo prościej, no bo mamy to w miarę tak zrobione, że nie musimy o tym za dużo myśleć, a wtedy jednak trzeba było wszystko ustawić sobie w miarę ręcznie. No ale pamiętajmy, to jest gra z 2007 roku, a tak wyglądała nasza kadra. Jak na klub z Ekstraklasy wyglądała naprawdę dobrze, no ale czego na pewno brakowało? Środkowych obrońców, bo tutaj mieliśmy ewidentnie naszą piętę achillesową. No i tutaj można sobie poprzestawiać zawodnika, żeby zobaczyć, jak jego overall się zmienia, bo w tych starych FIFAch w zależności od pozycji zmieniał się overall piłkarza, no i to już jest klasyka gatunku. Mieliśmy też pokazany rozwój piłkarza przez maksymalnie 15 sezonów, no bo tyle w sumie jest w FIFA, więc ciężko, żeby było przez więcej, ale fajnie jest to przedstawione. Chciałbym, żeby takie coś było w nowych edycjach gry. Mieliśmy tutaj niestety ograniczoną liczbę możliwych ofert, do 3 na taki fragment, i potrzebowaliśmy dwóch środkowych obrońców. Pierwszym jest Oshadogani i drugim Hernani, więc takich dwóch postanowiłem, że pozyskamy. Zobaczymy, czy mi się to uda. Tutaj pierwszy sparring z Longfordem, 0-0, no delikatnie mówiąc, remis z irlandzką drużyną chluby nie przynosi. No i tutaj nasz budżet trochę spadł, no ale złożyliśmy dwie oferty transferowe. Czy któraś zostanie przyjęta? Zobaczymy. Tutaj te standardowe pytania, trzeba wybrać w miarę przyzwoitą odpowiedź. Porozmawialiśmy z kapitanem, morale zespołu wzrosło plus 4, no i to mi się bardzo podoba. No i tutaj niestety żaden z piłkarzy nie zgodził się przejść do naszego klubu. Delikatnie mówiąc, nawet nie było blisko, chociaż w przypadku Hernaniego było troszeczkę bliżej. Oshadogan trochę dalej był jednak od tego. Powiem szczerze, nie wybrałem sobie piłkarza z najłatwiejszym nazwiskiem. Tego drugiego wybrałem zdecydowanie z łatwiejszym.
Tutaj Altach nas niestety pokonał. No delikatnie mówiąc, te sparingi zaczynają się tragicznie. Jak tak dalej pójdzie? No właśnie. Czy jesteśmy gotowi na początek sezonu? No według gazety zdecydowanie nie. A nadal piłkarze nie chcą się zgodzić przejść do naszego klubu, chociaż już jest odrobinę bliżej do sukcesu, czyli do ich przejścia. Musimy jednak złożyć zdecydowanie, ale to zdecydowanie lepszą ofertę, bo bez tego myślę ani rusz. No to podbijamy te oferty i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że coś dobrego. No i tutaj wreszcie wygrana z Wehen Wiesbaden. To mi się podoba. Wreszcie jest jakiś triumf. Jest jakiś promyczek nadziei. Oby to nie był nadjeżdżający pociąg, który zaraz w nas wjedzie. No tutaj już jesteśmy naprawdę blisko celu. Musimy chyba dać im gwiazdorskie umowy. Bo bez tego ani rusz. Na pewno potrzebujemy tak dobrych stoperów jak na poziom ekstraklasy. Bo oni zdecydowanie mogą być takimi game changerami, którzy odmienią ten sezon. Uwziąłem się na nich. Ale postaram się ich kupić. Te plice 4-1 zwycięstwo. Ależ rewelacyjna forma Grotlinu. To mi się podoba. No i udało nam się podpisać z jednym stoperem kontrakt, czy z drugim również. Przekonajmy się. Tak jest. Mamy dwóch nowych stoperów. I z takim środkiem obrony możemy góry przenosić. To mi się bardzo podoba. No i tutaj zespół jednak jest gotowy. Jak widać. To mi się podoba. No i możemy jeszcze sobie popatrzeć, jak tutaj to wygląda. Wystawiłem na sprzedaż Sokołowskiego i Babnica, bo jednak trochę pieniędzy potrzebuje. No i tak wygląda nasz podstawowy skład. Ta dwójka stoperów wyróżnia się. In plus oczywiście. Pierwsza kolejka z Polonią Bytom gramy. Coś często trafia na tą Polonię Bytom w pierwszych kolejkach. Cena biletów, tak jak mówiłem, wysoka. Zrobimy sobie normalną symulację. Tutaj można było regulować oczywiście tempo tej rozgrywki. Mogliśmy interweniować w trakcie spotkania, ale mój komputer jakoś nie lubi tych starych FIF, więc nie będziemy tego robić. Tak jak mówiłem, mogliśmy ustalać, jak szybko to będzie przebiegać. No widzicie, jakie jest teraz ekspresowe tempo. To mi się bardzo podobało. No i tutaj mogliśmy oczywiście również dokonywać zmian. Nie było z tym najmniejszego problemu. No wiadomo, to niedawno jeszcze była wielka, innowacyjna nowość. No ale tak wyglądają mniej więcej każde nowości w FIFA. Coś się usunie, co w miarę dobrze działało. Po kilku latach doda się to. No i jest wielka, rewolucyjna nowość, która odmienia najnowszą edycję gry. Już pewnie niedługo dowiemy się, co będzie nowością w FIFA 22. No pewnie coś, co usunęli kilka lat temu. No patrząc na te retro przebudowy, no to pewnie zobaczycie już wielką nowość z FIFA 22, bo pewnie już w tych FIFAch coś było fajnego. Co zostanie teraz dodane jako coś rewolucyjnego, no bo wiadomo, że musi być zawsze wielka rewolucja. Czyli najpierw usuwamy, potem dodajemy. No tutaj zmiany nie były, delikatnie mówiąc, najszybsze, no to dużo lepiej oczywiście działa w FIFA 21, no ale to już lata produkcji tych gier są zupełnie inne i też jednak wszystko poszło do przodu, no ciężko, żeby szło do tyłu, jeśli chodzi o rozwój tej gry. No i tutaj spokojnie sobie radziliśmy w tej pierwszej kolejce z Polonią Bytom, czy udało się ostatecznie wygrać, zobaczmy. Tak jest, ostatecznie wygrywamy 2-0, piękny mecz Groklinu, no i zwyciężamy w pierwszej kolejce na spokojnie. Oby tak cały sezon wyglądał, jak to pierwsze spotkanie. Wtedy o wyniki jestem spokojny. I dostaliśmy oferty tutaj powyżej wartości. Mogliśmy je oczywiście odrzucić, zaakceptować albo prosić o więcej. Mnie ta oferta satysfakcjonuje, podobnie jak w przypadku Sokołowskiego. Dwie akceptujemy. No i teraz sobie możemy kupić jeszcze jednego piłkarza, bo budżet nam na to pozwala. Taki Jarzębowski wygląda ciekawie jak na defensywnego pomocnika. Złożę za niego taką ofertę, bo już wyższej tak naprawdę złożyć nie mogę. I zobaczymy, czy zaakceptuje. No odrzuca tą ofertę. No zobaczcie, musimy znowu podbijać tą ofertę. Na całe szczęście możemy też klubowi damy więcej. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mam nadzieję, że Bełchatów się zgodzi. No tutaj musimy się wypowiedzieć o piłkarzu. Zobaczymy, którą by tutaj odpowiedź wybrać. No i morale piłkarza niestety spadły. Jak widać, moja odpowiedź, delikatnie mówiąc, nie była najlepsza. Jarzębowski już jest na skraju podpisania z nami kontraktu. Czasu nie mamy za dużo, więc musimy dać taką ofertę, której na pewno nie odrzuci. Składamy i zobaczymy, co się stanie. Gracze są nękani przez dziennikarzy. Do czego to doszło? No, straszne czasy przyszły. Podnieśliśmy na szczęście morale zespołu, dzięki czemu piłkarze będą bardziej zadowoleni. Nic tylko się cieszy, tak jak z podpisania kontraktu z Jarzębowskim, który na pewno będzie kozackim defensywnym pomocnikiem. Ramos w Deportivo La Coruna. Ja nie wiem, o w tych moich karierach to jakoś strasznie nisko upada. Tutaj daliśmy radę wyeliminować Bełchatów po rzutach karnych, to mi się podoba. I w ćwierćfinale gramy z Ruchem Chorzów, to jest naprawdę fantastyczne losowanie. Lepszego nie mogłem sobie wymarzyć. No i tutaj artykuł. Bardzo interesujący tytuł, muszę przyznać, ktoś się postarał, pewnie myślał nad tym dniami i nocami. Na szczęście podnieśliśmy sobie bezpieczeństwo posady, bo to jest zawsze istotne. No ale to już za nami. O, zarząd nie jest pewien, czy jesteśmy odpowiednią osobą na tym stanowisku. No zaczyna się robić ciekawie.
Zarząd jest niezmiernie zadowolony z obecnej sytuacji w drużynie. Ten zarząd to jest chyba kobieta w ciąży, bo się zdecydować nie może. A my tutaj eliminujemy Ruch Chorzów w ćwierćfinale Pucharu Polski i w półfinale zagramy z Wisłą Kraków, czyli mocniejszą gwiazdkowo od nas drużyną. No i tutaj kolejna wiadomość, na którą musimy odpowiedzieć, żeby wpłynąć na poszczególne rzeczy. No i tutaj udało mi się perfekcyjnie odpowiedzieć. Praktycznie podniosłem wszystko, co się dało, a po 10 kolejkach mamy 4 punkty straty do Wisły Kraków. No nie jest kolorowo, ale ta strata też nie jest jakaś olbrzymia, więc jeszcze możemy to nadrobić. Jagiellonia na razie najgorszą drużyną w Ekstraklasie. A jeśli chodzi o nasz podstawowy skład, no to wygląda naprawdę obiecująco, nie licząc tego, że niektórzy piłkarze, już delikatnie mówiąc, są zajechani, a to dopiero 10 kolejek. No i mam drobne problemy z budżetem, bo jak po meczach u siebie jeszcze mam bilans na plus, tak po meczach wyjazdowych tracę ponad 50 tysięcy i mój budżet jest na minusie. No i ta sytuacja jest nie do przyjęcia i jeśli nie poprawię tej sytuacji, no to delikatnie mówiąc, pożegnam się z posadą. Mógłbym oczywiście kogoś sprzedać, tylko że w starych FIFAch można było tylko sprzedawać, gdy było otwarte okienko transferowe. Teraz jest to dużo lepiej rozwiązane, no i cały czas dostaję takie wiadomości. Cały czas grozi mi zwolnienie. Na szczęście zbliża się środek sezonu, więc za niedługo otworzy się okienko transferowe. No moja opinia, powiedzmy, dostałem minus 750 punktów, więc nieźle. No, tutaj też pensje piłkarzy przekroczyłem. Sytuacja nadal jest nieciekawa, zarząd cały czas zastanawia się, czy mnie nie zwolnić z posady, ale zaczyna się, nareszcie zaczyna się okienko transferowe. To jest ta nadzieja, to jest ta chwila prawdy. I tutaj widzimy Piechniak. Ciekawy piłkarz, ale trzeba kogoś poświęcić, żeby nasz klub przetrwał, a żebym szczególnie ja przetrwał na tej posadzie. I tutaj fan klub oczekuje wizyty, no, żeby kibice mieli oczekiwania. No udało nam się jakoś tutaj poparcie kibiców podnieść oraz podnieść niestety zmęczenie zespołu. To nie było na plus. Sytuacja wciąż jest nieciekawa finansowo, bo ja cały czas nie dostaję oferty za tego mojego piłkarza. No i tutaj czas świętować. No wiadomo, trzeba się czasem odprężyć. Morale zespołu wręcz szybuje po każdej imprezie. No wiadomo, polska myśl szkoleniowa, zawsze na propsie. Dostałem ofertę w międzyczasie za Adriana Sikorę. Dużo wyższą niż jego wartość, więc muszę ją zaakceptować. Ciężkie czasy wymagają takich rozwiązań. Musimy sprzedać naszego gwiazdora. Ale w międzyczasie kupię sobie może Gajtkowskiego, stać mnie na niego. Mam nadzieję, że uda mi się go wykupić z Korony Kielce. No i tutaj znowu widzimy, poprawiła się reputacja, bo spadły pensje ze sprzedaży Sikory, między innymi to uzyskałem. No tutaj zarząd uważa, że tak jestem dobrym człowiekiem na to stanowisko. No i Gajtkowski jest delikatnie mówiąc bardzo daleko od podpisania kontraktu, więc musimy dać mu gwiazdorską ofertę, bo jednak potrzebuje jakiegoś kozackiego napastnika, więcej dać mu nie mogę. Znowu przekroczę ten budżet na pensję, nieważne, trzeba ryzykować, kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. Udało się podpisać Gajtkowskiego, więc nadal możemy walczyć o Mistrzostwo Polski. No i tutaj widzimy Fernandinho, najdroższy transfer z Porto Alegre do Sevilli przechodzi. Ciekawy ruch, a my po 20 kolejkach jesteśmy liderem. Zobaczcie, jak Wisła cieniuje. Mieli nad nami po 10 kolejkach 4 punkty przewagi, a teraz mają 8 straty. Rewelacyjna forma Groklinu, to mi się podoba. To jest to, co powinniśmy sobą reprezentować. No niestety, delikatnie mówiąc, kondycja naszego zespołu leży i kwiczy. No nie wygląda to najlepiej. No i tutaj u siebie zarabiamy, jeśli są mecze przed własną publiką. A jeśli są mecze wyjazdowe, no to jeszcze wam nie pokażę, bo tutaj wcześniej jest wiadomość, na którą musimy jakoś w miarę przyzwoicie odpowiedzieć. Więc rośnie poparcie kibiców, to mi się podoba. Oby rosło cały czas. Przynajmniej nas nie będą odwiedzać. Zawodnicy rezerwowi chcą wcześniej grać, a ja chcę gwiazdkę z nieba. Tak samo jest to prawdopodobne, morale rezerwowych zawodników spadło. No czasem niestety tak bywa, ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. W meczach wyjazdowych dużo tracimy, ale mamy na tyle stabilny budżet, że do końca sezonu jakoś dociągniemy. No i tutaj niestety odpadamy w półfinale Pucharu Polski z Wisłą Kraków. Bramki zdobyte na wyjeździe liczą się podwójnie i Wisła Kraków zagra w finale Pucharu Polski z Polonią Bytom. No i tutaj Muszalik doznał niestety kontuzji, wielka szkoda, wróci dopiero 11 października. W ostatniej kolejce wygrywamy z Zagłębiem Lubin 2-1, co oznacza, że Groklin, że nasz zawodnik jeszcze doznaje kontuzji, Jarzębowski, niestety wróci dopiero w listopadzie, a my zajmujemy pierwsze miejsce w tabeli, tak jest, 71 punktów, druga Wisła, trzecia Korona Kielce, czwarty GKS Bełchatów, a najgorszą drużyną Ekstraklasy był Widzew Łódź, przedostatnie Zagłębie Sosnowiec. No i tutaj widzimy, królem strzelców został Paweł Brożek, no wiadomo, fenomenalny napastnik. Pauliszta miał m.in. najlepszą średnią bramek na mecz. W asystach Lato królował, drugi był Piechniak, więc nasi skrzydłowi to poezja. W czystych kątach najlepszy był Wierzchowski, 17 czystych kąt. Kowalczyk miał najwięcej żółtych kartek,
a Stachowiak i kilku innych po jednej czerwonej kartce, więcej nie było na zawodnika. No i tutaj możecie sobie zobaczyć, ile poszczególni piłkarze zagrali spotkań w obecnym sezonie. To akurat nagrywałem tuż przed ostatnią kolejką, no bo niestety po ostatniej kolejce już nie mam do tego dostępu, więc musimy się zadowolić tym, co było. Wszystkim można z podstawowego składu dodać tutaj jedno spotkanie. No jak jeśli chodzi o rozwój poszczególnych piłkarzy, no to delikatnie mówiąc ten rozwój nie istniał. Największym problemem było to, że jeśli dawałem jakiś w miarę intensywny trening, to piłkarze byli tak zajechani, że nie mieli siły grać spotkań i widzieliście ich staminę, a jeśli nie trenowałem, to piłkarze się nie rozwijali, więc było to takie, no delikatnie mówiąc, nie najlepiej skonstruowane, bo co nie zrobiłeś, to niestety i tak było źle. Tutaj 109 niby na plusie, jeśli chodzi o punkty, ale powinno to wyglądać zdecydowanie lepiej, bo jednak mieliśmy tutaj naprawdę sporo minusów. No i oczywiście chciałem pozostać w obecnym klubie, żeby móc zobaczyć w ogóle mój podstawowy skład, bo bez tego ani rusz. Przedłużyłem kontrakt, jak praktycznie na końcu każdej retro przebudowy, żeby takie ładne sobie tutaj podsumowanie móc zrobić. Overall nawet niektórych piłkarzy spadł, wielka szkoda, no ale to też nie był najmłodszy skład na świecie, ale daliśmy z siebie wszystko, zdobyliśmy Mistrzostwo Polski. W prawdziwym życiu Grochlin też, tak jak mówiłem, był wysoko, bo zajął trzecie miejsce. Potem wiadomo, licencję przejęła Polonia Warszawa i zaczęła pisać swoją historię, a Grochlin zaczął się w sumie odbudowywać od najniższych klas rozgrywkowych. Do teraz nie odbudował się i nie zapowiada się, żeby w najbliższych latach miał wrócić na piłkarski szczyt, ale w starych FIFAch można sobie tą drużyną zagrać, więc jeśli ktoś ją lubił, no to może się tak retro pobawić. A jeśli chodzi o tą przebudowę, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jej obejrzenie, no i oczywiście zapraszam Was na wszystkie pozostałe materiały na kanale. Trzymajcie się!